Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie, szanowni państwo, wasze zdrówko. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie i jesteście gotowi na odcinek historyczny. No, nawet mogę powiedzieć, że ten odcinek historyczny jest w pewnego rodzaju historycznym miejscu. Na dwa sposoby jest to miejsce historyczne. Pierwszy sposób to jest taki, że w tymże samym miejscu kręciłem kiedyś odcinek o historii gitar PRS. A z drugiego powodu jest historyczny, to wam nie mogę powiedzieć dlaczego w tym momencie. Ale się dowiecie niedługo. Słuchajcie, wasze zdrowie. Piwkiem z Nigerii. Ciekawe, nie? Ale dobre jest. Smakowite, smaczne, jak to kiedyś powiedziałem. Słuchajcie, od razu się przyznam, że odcinek dzisiejszy jest sponsorowany. Odcinek dzisiejszy jest sponsorowany. Dostałem za niego kalendarz PRS-a na 2009 rok. Nieodpieczętowany jeszcze ten kalendarz jest, więc no nie będę go odpieczętowywał, skoro jest nieodpieczętowany. I to jest moja zapłata za ten odcinek. Oczywiście trochę bekuję. Odcinek jest o historii gitar Samick. No i oczywiście jak oglądacie filmiki o gitarach, no to już dawno temu zauważyliście, że te gitary Samick się przewijają, gdyż współpracuję z polskim dystrybutorem gitar Samick. I no kilka tych gitar w swojej kolekcji posiadam. Tutaj mam 4. Mam jeszcze Ultramatica i jeszcze mam Malibu, czyli chyba razem jest tych gitar 6, tak? 6 Samicków z tego co teraz tutaj kojarzę. No i generalnie używam ich od jakiegoś czasu już i muszę wam powiedzieć, że jestem mega, mega zaskoczony. Wielu z nich powymieniałem przetworniki, wielu z nich tam sobie pokombinowałem różne rzeczy. Ale też pozostawiłem oryginalnego, na przykład takiego Aviona. Tutaj są oryginalne przetworniki, jestem mega z niego zadowolony. Pozostawiłem też tutaj w tymże pozostawiłem instrumencie również oryginalne przetworniki, więc to nie jest tak, że trzeba je wymieniać, bo te gitary naprawdę grają i są naprawdę fajne. Robią robotę. Ale moja historia z gitarami Samick nie rozpoczęła się wcale od momentu, kiedy dostałem trochę tych gitar, żeby sobie na nich pograć. W jakimś tam ostatnim 2-3-leciu dostałem te gitary. Nie rozpoczęła się ona wtedy. Rozpoczęła się ona w 96 roku. Bo w 96 roku zakupiłem swoją pierwszą poważną gitarę elektryczną. Moja pierwsza poważna gitara elektryczna był to Epiphone G400, który kosztował 1000 zł. Pensja wtedy w sklepie muzycznym była 700 zł. Dała mi oczywiście na niego pieniądze moja babcia. Trochę zarobiłem, trochę dała mi babcia. I to była taka moja pierwsza gitara. Zawsze chciałem mieć Gibsona i po prostu, no oczywiście na Gibsona wtedy to nikogo nie było stać. Był chyba jeden albo dwa Gibsony w ogóle na całą Łódź w sklepach. No i ten Epiphone do mnie przyszedł i Marcin Kulczyński, mój wielki mentor, wziął go do ręki, patrzy na niego i mówi: no tak, Samick. Wtedy nie bardzo rozumiałem, co on mówi i o co w tym wszystkim chodziło, słuchajcie. Żeby nie było, że oczywiście jestem taką chodzącą encyklopedią, to ja mam dużo różnych książek, które używam i mam dużo różnych rzeczy, z których czerpę wiedzę. Między innymi na przykład mam no, około 300 starych magazynów gitarowych, które sobie kiedyś tam przejrzałem. Zbieram właśnie też również publikacje książkowe na temat instrumentów. No i właśnie tu mam taką książeczkę, słuchajcie. W której jest troszeczkę napisane na temat Samicka. Nie ma za dużo, niestety. I no nie można się tutaj dowiedzieć za dużo. Ogólnie, żeby tak naprawdę na Wikipedii jest też nie za wiele napisane. No żeby czegoś tam się dowiedzieć, no to trzeba dużo poszukać. Tu jest ta publikacja.
na zasadzie cytatu oczywiście ją tutaj prezentuję. Tu nawet jest jedno zdjęcie takiej gitary od Samiczka. To jest gitara Samik. Żeby też było ciekawie, no to nie zawsze będzie widać akwarium, bo tutaj będę wrzucał różne loga Samika, będę wrzucał tutaj zdjęcia, które ukradłem z internetu. No i żeby coś tutaj się działo, żeby było jakieś życie na osiedlu. Różne źródła podają. Jedne źródło znalazłem, że firma Samik działa od 1958 roku. To jest rocznik moich rodziców w ogóle. Więc piękny rocznik. I że ta firma działa od tego roku, że na początku zaczęła robić pianina. Oczywiście jest to firma koreańska. Powstała podczas tego, jak w Korei nastąpił po prostu pierwszy boom taki produkcyjny. A potem w 65 roku zaczęli robić instrumenty. Firma Samik tak naprawdę jest jednym z największych producentów gitar na świecie. Obok Korta, obok Pirlesa i obok jeszcze kilku innych fabryk, o których ja nazw nie znam, no to jest to jedna z największych w ogóle fabryk, jakie istnieją, jedna z największych takich firm, która gitary produkuje. I też tutaj na dole, tutaj gdzie jest mój klapek, to tutaj na dole będę Wam wypisywał listę tego. Albo może nie, może tutaj on. Tutaj jest taka pusta przestrzeń, to tutaj dam. Listę marek gitar, które firma Samik produkowała. Jestem pewien, że nawet jeśli nie mieliście w swoim życiu gitary firmy Samik, jako takiej z logo firmy Samik, to na pewno mieliście instrument wyprodukowany przez Samika. Już choćby rzeczony Epiphone. W ogóle z Epiphone'em i z Gibsonem to historia Samika się zazębia w dwóch, albo nawet trzech miejscach. Po pierwsze, pierwsze Epiphone'y, jakie w ogóle powstały kiedykolwiek, robione w Korei, te takie budżetowe, te jak już przestali je robić w Japonii na masową skalę, jak już ich nie robili tak naprawdę w Ameryce, tylko jak postanowili, że Epiphone będzie Squierem Gibsonowskim, albo LTD, no to pierwsze te Epiphone'y to były dwa zrebrandowane Samiki z logo Epiphone. Pojechali do fabryki Samika ludzie od Gibola i po prostu zobaczyli, że oni tam robią Stratocastera i Telecastera i wymyślili to, teraz będą instrumenty Epiphone, weźcie tutaj nam dajcie logo Epiphone'a. I tak zaczęła się ta historia tych tanich budżetowych Epiphone'ów. Tych tanich budżetowych Epiphone'ów i tak to się rozpoczęło. Co ciekawe, tamte gitary w ogóle były kiepskie, sklejkowe i słabe. Nazywały się S310 i T310. I to były pierwsze instrumenty. Potem Samik zaczął już robić zajebiste instrumenty dla Epiphone'a. Potem Samik już zaczął je produkować zupełnie inaczej. Zaczął produkować już prawdziwe wersje takiego SG, jak chociażby moje G400. Prawdziwe wersje Les Pauli, takich true story. I te gitary na rynku są bardzo poszukiwane. Jeśli jest gdzieś tam logo S, znaczy w numerze seryjnym, jeśli jest S z tyłu główki na Epiphone'ie, to jest to gitara od Samika. I te gitary są naprawdę wysokiej jakości, do tej pory trzymają fason i to są bardzo dobre instrumenty. Potem Epiphone i koncern Gibson odeszli od Samika i zaczęli robić te gitary gdzie indziej. Ale jeszcze ta historia Samika z Gibsonem zazębia się w dwóch miejscach. Zgubiłem tę płytkę do montowania aparatu do statywu. Po pierwsze, w katalogach gibsonowskich z lat 90., z końcówki lat 90., ja gdzieś mam w ogóle takie katalogi, ale pamiętam, teraz pamiętam z głowy to, jak w sklepie muzycznym pracowałem i właśnie z Marcinem Kulczyckim, tam żeśmy rozkminiali różne tematy, to w tych katalogach były takie gitary na końcu, w katalogach Gibsona amerykańskiego, na końcu były takie gitary, które nazywały się Valley Art. I ja pamiętam, że Marcin się strasznie nimi podniecał wtedy, natomiast nikt za bardzo nie wiedział, czym one są. I teraz po latach, jak sobie tak robiłem różne researche i grzebałem sobie pośród różnych instrumentów, no to natrafiłem na to, że jedno z jeden rodzaj logo, który stosował
Samik jest łudząco podobny do tego, jakie było to logo Valley Arts. Ja podejrzewam, to jest moje, na ten temat za bardzo nie można tak znaleźć informacji, ale ja podejrzewam, że te gitary Valley Arts były po prostu gitarami samikowymi i że one były robione przez Samika. Trzeci motyw związany z firmą Gibson i z firmą Samik, to gitary Samika z takiej serii JTR. Tutaj jest taka seria JTR. Widzicie, tu jest takie małe, tu jest Samik, duże logo, a tutaj jest JTR. Od razu wam powiem ciekawostkę. O ile wszystkie gitary Samika, które znam, większość przypadków, nawet te produkowane dla innych marek, o czym też zaraz wspomnę, mają w numerze seryjnym S na początku i mają taką bardzo, bardzo specyficzną czcionkę, to tutaj jest ciekawostka, bo tutaj Samik w swoich gitarach wykorzystał literkę C. No nie podejrzewam ich, że zaczęli produkować swoje instrumenty w fabryce na C, gdyż to jest jedna z tych fabryk, z którymi oni konkurowali dość poważnie. No ale taka to ciekawostka. Wracając do tego JTR, jest to ktoś, kto nazywał się J.T. Rolosow? Rolosow? Teraz nie pamiętam. Jest to jakiś bardzo znany, napiszę wam tutaj, poprawię się. Jest to znany lutnik amerykański, który współpracował z Gibsonem podczas tak zwanego Norlin Era i jest to taki człowiek, który na swój sposób zmodyfikował gitarę Les Paul, gdyż to on wymyślił Nighthawka. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką gitarę Gibson Nighthawk. No to jest mega dziwny wypust gibsonowski. Gibson ma takie czasem różne dziwaczne wypusty, potem się ich wypiera albo je przejeżdża walcem. Natomiast był taki okres, chyba w ogóle ostatnio też było reissue tych gitar, kiedy powstawały takie gitary Nighthawk i to były takie, no moim zdaniem, wariacje na temat single cutawaya, na temat Les Paula, ale no z różnymi innymi podejściami. I to są właśnie gitary zrobione przez tego pana Rolosow, on chyba się nazywa, przez tego pana JTR. Ten pan oczywiście na przestrzeni dziejów pracował z różnymi firmami i dla różnych firm designował, projektował instrumenty, ale między innymi właśnie zrobił również taką serię JTR dla Samika i tych gitar po prostu naprodukowali bardzo dużo. Ja mam taki model Sylwia, to jest V-ka. Wykonana jest na mega, mega zajebistym poziomie, na mega zajebistym hardware'ze. Zresztą nawet mostek jest na gibsonowskich w ogóle tutaj śrubkach. Ma zajebiste pick-upy i jestem mega z niej zadowolony. Nic w niej nie wymieniam i wszystko zostawiam w niej tak, jak jest, bo jest po prostu super wypasiona. Oni już jej oczywiście nie robią w tym momencie i współpracują z kimś zupełnie innym. I te gitary, no nie będę ukrywał, że na swój sposób są nawet też poszukiwane na rynku. Jeśli ktoś tam lubi gitary, ktoś się zna na gitarach i ktoś kolekcjonuje instrumenty, to wie, że nie tylko te wielkie firmy warte są uwagi, ale że czasem i nawet fajne azjatyckie instrumenty i fajne azjatyckie firmy robią dobre rzeczy. I tak właśnie się tutaj stało z tą serią JTR. Powiem wam, że ten model, ta V-ka jest najbardziej klasyczna, jeśli chodzi o ich produkty i ten model jest taki najbardziej normalny. Dużo z tych JTR-ów było takich, ja to nazywam sobie, pokrajcowanych. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jest taki plan, o tym już wspominałem kiedyś, jest taki plan, żeby na podstawie tej V-ki w połączeniu z Przemkiem Druszkowskim, który ma zrobić w ogóle główkę i taki ogólny projekt w CAD-zie. Jest taki plan, żeby zrobić z Samikiem, na razie to są takie bardzo wstępne rozmowy z polskim dystrybutorem, ale jest taki plan, żeby zrobić z Samikiem sygnowaną gitarę fogową. Więc może byście byli zainteresowani taką V-ką. Powiem wam, że jeśli będzie zrobiona na tym poziomie, jak jest zrobiona ta, albo nawet na tym poziomie, jak są zrobione tutaj te Greg Bennetty, w sensie te instrumenty, to tutaj nie będzie żadnej lipy. No i właśnie, i tutaj pojawia nam się firma, w sensie nazwa na główce Greg
Bennett. Design sami by Greg Bennett. Greg Bennett jest to kolejny lutnik, z którym współpracował Samick, i powstała taka seria gitar Greg Bennett o bardzo charakterystycznej główce, mniej więcej takiej. Tutaj jest dokładnie taka sama. Tych instrumentów posiadam 5 i te instrumenty po prostu są przewypasione w swojej cenie i są mega konkurencją dla instrumentów z logiem firmy, powiedzmy, że bardziej znanej jakiejś. I nie ma tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o nie. Są to instrumenty wykonane naprawdę na bardzo dobrym poziomie, z bardzo przyjemnych materiałów, czasem nawet z hebanowymi podstrunnicami. Jak powiedziałem, mam ich 5 sztuk, jestem z nich bardzo zadowolony, używam ich na co dzień, ostatnio dużo na nich gram, nawet próby. Oczywiście nie będę nikomu ściemniał, że to są gitary, które grają jak Gibsony i które są po prostu ekwiwalentem tego, co mógłbym sobie mieć na przykład z Gibsona, bo ja kocham Gibsony, Gibsony mają swoje bardzo charakterystyczne brzmienie i swój klimat. To są po prostu, jeśli chodzi o dobre instrumenty, w okolicach 1000 zł, 1500 zł za nowe, to są czasem nawet tańsze, bo na Malibu jest bardzo tanie, to są bardzo, bardzo dobre rzeczy, które po prostu można kupić, można je spokojnie z ręką na sercu polecić i bez problemu będziecie z nich zadowoleni. Zresztą kto ogląda filmiki o gitarach, ten wie, bo od dawna jest akcja "Pokażcie swoje samiczki", do której namawiam cały czas i którą mam nadzieję, że będziecie dalej propsowali, gdzie pokazujecie swoje gitary Samick i gdzie pokazujecie te instrumenty po prostu, na których gracie Samickowe, i dzielimy się tą wiedzą. I wiele z Was używa gitar Samick i wielu z Was jest z nich bardzo, bardzo zadowolonych. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, firma Samick jest to producent, który robił gitary, oczywiście poza gitarami robiłem na przykład jeszcze łuki albo pianina, ale skupiamy się na gitarach, która robi gitary robiła je dla Epiphona, tak robiła je również dla dużo, dużo różnych innych marek instrumentów. I ja na przestrzeni dziejów miałem chociażby BC Richer robione przez Samicka, miałem Silvertony robione przez Samicka, miałem takie gitary Star Force robione przez Samicka, miałem Diny robione przez Samicka. Z tego co pamiętam, tak jeszcze z głowy, to oczywiście Squire robione przez Samicka, no oczywiście gro Epiphonów zrobionych przez Samicka, i to zawsze była znakomita jakość wykonania i zawsze były to instrumenty, na których można było polegać, i zawsze były to instrumenty dobrze po prostu zrobione i dobrze wykonane, w pełni satysfakcjonujące gitarzystę, więc taka to jest historia Samickowa. Słuchajcie, czekajcie, nawilżę. Na początku te instrumenty były robione w Korei, a chyba w 2003, z tego co teraz pamiętam, powstała w ogóle fabryka w Indonezji, gdzie zrobione są wszystkie już teraz instrumenty indonezyjskie. Specjalna fabryka Samicka, która robi tylko i wyłącznie gitary Samick i wszystkie instrumenty, które są przez Samicka robione dla innych marek, ale nie jest to fabryka, że na przykład jest wynajmowana przez Samicka, żeby robiła im gitary. To oni są tym głównym, że tak powiem, dostawcą gitar z Indonezji. Jest to jedna z największych fabryk indonezyjskich w tym momencie. Oczywiście obok nich jest na przykład Yamaha, oczywiście obok nich jest na przykład również Kord ze swoimi fabrykami. Jest jeszcze jedna fabryka, o której ostatnio słyszałem, nie pamiętam jak ona się nazywa, o której mi ktoś tam wspominał, że taka fabryka jest i że to jest już w ogóle największy gigant. Jest bardzo ciężko dotrzeć do takich informacji na temat tego, gdzie kto robi instrumenty. To są rzeczy poukrywane. Na szczęście Samick cały czas oznacza swoje instrumenty tą literką S w numerze seryjnym. W tym momencie, jeśli jest to gitara indonezyjska, to mamy SI, czyli Samick Indonesia. Więc jeśli macie gitarę z takim napisem SI, ale napis na główce jest jakiś inny, no to macie Samicka. Czy ja tutaj coś jeszcze w tej książeczce sobie mogę znaleźć? To jest naprawdę niewiele. Jak powiedziałem, w 65 zaczęli robić gitary. Do dzisiejszego dnia są jednym z największych producentów na świecie.
robili na przykład gitary Hondo, z pick-upami Di Marzio można znaleźć gitary Hondo. Wiele osób od 1984 roku bardzo dużo zaczęli robić dla firm amerykańskich. Dokładnie, tu jest napisane, że Samick w 93 roku zakupił Valley Arts Company w Los Angeles, Kalifornia. Czyli gitary Samicka były oficjalnie, to już teraz oficjalnie mogę powiedzieć, to nie są żadne, myślałem, że są moje domysły, nie doczytałem tutaj. Gitary Samicka oficjalnie były robione, znaczy były w katalogu Gibsona. To jest w ogóle, to jest jakiś mega w ogóle, mega czat historyczny. Zresztą nawet przewracając tutaj stronę, mamy dalej gitarę Silvertone, która jest też robiona przez Samicka. Więc na przykład w tej książce dalej mamy Squiery, które tutaj są też przez Samicka robione. Więc w tej książce jest naprawdę tych Samicków podejrzewam bardzo dużo i jak mówię, no, całą listę widzieliście, słuchajcie. W tym momencie Samick robi instrumenty jako SGW. To jest taka nowa seria Samickowa. Są to głównie instrumenty akustyczne. Nie ma z tych SGW, Samick Guitar Works, to są gitary akustyczne. Powiem wam tak, nie miałem jeszcze okazji sobie ich ogrywać, ale na przykład z ciekawych feature'ów, tutaj jak się patrzy w katalog, to jest taka fajna blaszka. O, widzicie, taka zajebista blaszka jest w tym z tyłu, więc to już mi się podoba. Też wyróżniają się bardzo charakterystyczną taką główką. Zawsze mieli charakterystyczne główki dla siebie i zawsze, mimo tego, że byli, że tak powiem, podproducentem dla marek, to jeśli robili swoje instrumenty, to one miały coś bardzo, bardzo charakterystycznego i bardzo, bardzo fajnego. Dokładnie, Established 1958. I to jest obecna produkcja gitar tychże akustycznych, elektrycznych, jak powiedziałem, no to właśnie ta seria Grega Beneta, bardzo fajne gitarki, które jeszcze można w FX Music zakupić. Wiele z nich ma przetworniki Duncan Design, mają Wilkinsonowskie mostki, mają growerowy osprzęt, naprawdę są zajebiste. Oczywiście wielu z was na przykład marudziło, że to w ogóle co to jest za kształt. A moim zdaniem jest fajny ten kształt i moim zdaniem ten Avion dobrze się prezentuje i dobrze łączy tradycję z jakimś trochę nowszym podejściem. Takich gitar jest bardzo dużo, nie wiem, Nick Huber na przykład robi też takie gitary z takim gdzieś tam podejściem i takie instrumenty, które łączą ze sobą gdzieś tam Telecastera, Les Paula, trochę wychodzą poza ten kanon, ale jednak w nim pozostają, są na rynku i Samick tego też nie wymyślił, więc nie bądźcie konserwami. Nie, bądźcie konserwami po prostu. Tyle wam powiem. Instrumenty Samicka są naprawdę godne polecenia i jeśli szukacie dobrego, fajnego instrumentu, no to możecie je sobie sprawdzić. O, to miałem okazję ogrywać na targach, na warsztatach. Taka jest w zielonej wersji do obejrzenia na filmikach. Malibu na humbuckerze wymienionym na tego, na co ja tam wsadziłem, Duncana chyba SH-12, też jest bardzo fajny instrument. Powiem wam szczerze, że ludzie ich specjalnie nie sprzedają jakoś i na przykład na rynku wtórnym wcale ich nie ma jakoś ultra mega dużo. I nie jest tak, że można je sobie poznajdywać. Czego mi brakuje w kolekcji? To brakuje mi w kolekcji czegoś takiego samikowego. Miałem okazję na takiej gitarze pograć również na warsztatach i powiem wam, że rozwaliła ona system bardzo konkretnie. Fajne są te instrumenty. Basu mi jakoś tam specjalnie nie brakuje. Tak naprawdę mam 50 swoich gitar i jedną gitarę basową i zupełnie mi to wystarcza. Chociaż wyglądają zawodowo. O, akustyczny bas, to by było ciekawe. Nie. Jedna gitara elektroakustyczna, którą mam też mi w zupełności wystarcza. Jestem maniakiem gitar elektrycznych. Słuchajcie, to chyba na tyle byłoby, jeśli chodzi o taką historię Samicka. No jak mówię, nie jest tak bardzo łatwo dorwać się do takiej autentycznej historii, całkowicie takiej
wyszczególnionej, no nikt nie pisze książek na temat Samika, na temat Squire'a, Fendera, Gibsona, Epiphone'a, mam książki, opracowania na temat tylko tych gitar. Tutaj, jak widzieliście, była tylko taka króciutka wzmianka, coś tam jest na Wikipedii, tak naprawdę nawet na stronie producenta za wiele nie można znaleźć, więc to nie jest tak łatwo dotrzeć do tej historii. No mam nadzieję, że spakowałem tą historię i określiłem ją pewnymi ciekawostkami i że ten filmik wam się podobał i że wynieśliście z niego coś nowego. Pozdrawiamy Mokre Łapska i jego skalarki. Muszę je tutaj nakarmić. Mokre Łapska jest na wakacjach i każe mi się tutaj, poprosił mnie o to, żebym mu dokarmiał te ryby. A te ryby, jak mnie tylko widzą, jak tu wchodzę do pokoju, one mnie tylko widzą, to już są w ogóle wszystkie przy szybie, gekony. I chcą to żarcie. Nawet jak tutaj puknę, tak o, już to, no ona już wie, że tam idzie do niej to żarcie. No nic, zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo za uwagę. Ostatni raz wasze zdrówko. Ja wypiłem pół dużego piwka, czyli jedno małe. Jeśli wypiliście jakieś piwko, to wasze zdrowie i wszystkiego najlepszego. Dobre to piwko jest. Ma taki niepowtarzalny smak, lubię ją. Piękna rzecz. Podoba mi się ten czarny samochodzik, który jeszcze nawet nie wiem czym jest i się nie dowiem, bo tutaj nie ma nigdzie napisane. Co? Hillman, no to klasyka. Klasyka angielskich samochodów. Hillman to nie przelewki. Powiem wam szczerze, że już kiedyś to mówiłem przy jakimś Hillmanie. Poznałem kiedyś taką kobitkę, która jeździła Hillmanem od początku. Właściwie to był w jej rodzinie i przeszedł tam z matki na córkę i jeździła takim Hillmanem i dbała o niego, więc pełen szacun. To taki właśnie Hillman na tle super wypasionego samolociku i tutaj jeszcze mamy jeden, o, taki przewożący bombę, jakiś taka ciężarówka przewożąca bombę, więc konkret, a za chwilę wejdziemy pod skrzydła samolotu, który przenosi bombę atomową i się mieści w nim bomba atomowa wielka, ale słuchajcie, to zrobimy tam końcóweczkę trochę dłuższą. Tu jest ten od bomby Blue Steel. Rozszerzymy trochę kadra. Tu jest ten od bomby, ale tutaj jeszcze są. O, Ford Zephyr jest. Prześliczny samochód. Ten taki z tą dupą okrągłą, to nie wiem, ale tutaj Ford Zephyr. Prześliczny samochód, ciemno jest, nie widzicie go tak za dobrze, ale poczekajcie. A, można wejść tam obok, więc zaraz wchodzę obok. Ford Zephyr. Tutaj jest taki Ford Zephyr. I teraz wchodzimy jeszcze pod luk bombowy. Tu jest luk bombowy. Te dzieci to w tym kadrze. A, kid z tymi dziećmi. YouTube chyba się nie czepi. Tutaj się generalnie mieściła bomba. Atomowa bomba tutaj była. I tutaj mamy tego Forda Zephyra. Ford Zephyr jest konkret props. Śliczny jest Ford Zephyr, kurde, chciałbym takim się kiedyś przejechać. Bardzo klasyczny samochodzik. Fajnie go tutaj widzieć. No nic, już długa ta końcówka. 2.19 końcówka filmiku o gitarach. Niektórzy to takie filmiki kręcą po 2.19, a tutaj taka nuda i tyle informacji, że trzeba przyswoić. O Jezus, nara.